Zapraszamy wszystkich na rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pod tytułem Piastek na tropie wiosny. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Czasem trwają bez ruchu, klepią się po brzuchu. Ale czasem i one lecą jak szalone, wystrzelają przez tworza i spadają do morza. A ja leżę i leżę i leżę i nikomu nie ufam i nikomu nie wierzę. A ja czekam i czekam i czekam, ciszę wplatam we włosy i na palce nawlekam, na palce nawlekam. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. Sprawy martwe i żywe, nie do końca prawdziwe. Między ciszą a ciszą sprawy się kołyszą. I idą i płyną, póki nie przeminą. Póki nie przeminą. Póki nie przeminą. A ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka. Więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę. Więc ja czekam i czekam i czekam i tylko ciebie wciąż wołam, ciebie wzywam z daleka. Więc ja leżę i leżę i leżę, bo tylko tobie zaufam, tylko tobie uwierzę, tylko tobie uwierzę. Konkurs jak co roku zorganizował powiat choszczeński, a jego tegoroczna edycja nosi tytuł Piastek na tropie wiosny. Poproszę pana starostę choszczeńskiego, pana Adama Adreszkiewicza, o kilka słów na temat organizowanych przez powiat choszczeński konkursów plastycznych i nie tylko o piastku. Szanowni państwo, drodzy uczestnicy kolejnej już edycji konkursu plastycznego, miło mi serdecznie państwa powitać i serdecznie podziękować za to, że chcieliście wziąć udział. I tak sobie myśleliśmy właśnie w zarządzie, w jaki sposób dotrzeć do tych wszystkich, którzy te talenty plastyczne w sobie noszą i zechcą je rozwijać. I tak sobie pomyślimy, że ten okres wiosenny, którego tego teraz doświadczamy, to będzie dobra okazja do tego, abyśmy właśnie na temat wiosny zorganizowali konkurs plastyczny. Z tych doniesień od jury wynika, że bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się ten konkurs, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi, zadowoleni. Myślę, że i rozstrzygnięcia tej edycji, jak również kolejnych, które mam nadzieję będą, przyniosą wielu wam satysfakcję i postaraliśmy się też o nagrody takie, żeby nie było to tylko satysfakcją, ale również, żeby zostało coś materialnego z tego, co zrobiliście. Myślę, że w tej chwili poprosimy panią Małgosię Kozłowską, panią dyrektor, aby zaprezentowała wyniki prac jury i powiedziała na temat trudności, jakie na pewno sprawiała ocena tych wszystkich waszych prac. Tym razem wszędobylski piastek był na tropach wiosny i myślę, że prace, które napłynęły na konkurs, mówią o tym, że piastek był bez mała wszędzie, drodzy państwo, a świadczy o tym właśnie pomysłowość wykonawców nagrodzonych prac, użyte techniki. I myślę, że jakby rozwiązanie samego tematu też w bardzo ciekawy sposób zostało w tych pracach zawarte.
prac było bardzo dużo, około 250, a więc drodzy Państwo, jak zwykle niezmiernie trudno wyłonić tych laureatów i zwycięzców, tym bardziej, że poziom z roku do roku naprawdę rośnie, prace wykonane bardzo starannie, zaplanowane kompozycyjnie, wyśmienicie, no i co tu dużo mówić, pomysły również na to, w jaki sposób Piastek szuka tej wiosny, również wspaniałe i takie, na które my dorośli nie wiem, czy byśmy mogli wpaść. Właśnie pomysłowość Milusińskich przerosła nasze oczekiwania i wyobrażenia. Tym bardziej ogromne brawa dla wszystkich tutaj zgromadzonych, wyróżnionych i laureatów tego konkursu. Drodzy Państwo, na pewno pani Maria przybliży Państwu, jeżeli chodzi o wymienienie, bo ja niestety no nie pamiętam tych laureatów i wyróżnionych jest dużo, nie chcąc pomylić nazwisk ani placówek, które uczestnicy reprezentowali. Nie pokuszę się o to, żeby z imienia i nazwiska. Niemniej jednak wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie chcę podziękować, bo naprawdę prace wspaniałe. Nie macie się czego powstydzić, zresztą efekty prac widać na wyeksponowanych planszach. I pogratulować serdecznie również rodzicom i opiekunom. Wszystkiego, co najlepsze. Gratuluję jeszcze raz. Będzie to, co ma być, nie inaczej. Rozpromieni się ktoś zapłacze. Nie dowiesz się wcześniej, chyba że we śnie, ale czy chcesz? Nie wiedzieć dobrze jest, za czym tak gnasz? Po co ci to? Zabierzesz ze sobą, gdybyś poszedł na dno. Ołówek weź teraz kartkę i pisz. Kupiłam wszystko, a wciąż nie mam nic. Swój czas weź w garść, swój czas, zanim ci życie nie powie, że pas. I odholuję, weź w garść, idź. Zacznij na 100, nie na 5% żyć. Wielkie ma oczy strach, gdy się boisz. To, co złe, wznieca i dwoi troi. Pokochaj go ręce i weź na ręce dziecko, bo ono przywoła dom. W kategorii klas pierwszych główne nagrody otrzymują Kamil Borek ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, Sandra Dawidowicz ze Szkoły Podstawowej w Pełczycach, Amelia Kalita ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. W kategorii klas drugich nagrody otrzymują Amelia Wietrzycka ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie, Julia Żabicka ze Szkoły Podstawowej w Korytowie i Łukasz Pawłowski ze Szkoły Podstawowej w Sławęcinie. W kategorii klas trzecich nagrody otrzymują Martyna Świeboda ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie, Julia Kwiatkowska ze Szkoły Podstawowej w Łasku, Wojciech Andryszczak ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Choszcznie. Kategoria klas czwartych, nagrody główne. Emilia Szczublewska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suliszewie, Dawid Matyja ze Szkoły Podstawowej w Pełczycach, Maciej Skory ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Suliszewie. Były nagrody główne, oprócz nagród głównych komisja przyznała wyróżnienia. W kategoriach klas pierwszych wyróżnienia otrzymali Kornelia Matyjasik z Bierzewnika, Gabriela Franek z Pełczyc, Hanna Jakszuk z Korytowa i Natalia Kowalczyk, również z Korytowa. Klasy drugie i wyróżnienia otrzymują Alicja Tomczyk z Korytowa, Anna Bieganowska z Korytowa, Nina Małecka ze Sławęcina oraz Łukasz Szpak, również ze Sławęcina. Spośród uczniów klas trzecich wyróżnienia otrzymali Wiktor Perłakowski z Korytowa, Amelia Banasiak z Choszczna, Nikola Zajdel z Choszczna, Anita Kubiak z klasy trzeciej i Wiktoria Kubiak z klasy pierwszej ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Suliszewie. Spośród uczniów klas czwartych wyróżnienia otrzymali Emilia Szczubleska z Suliszewa, Nadia Guść z Suliszewa, Kornelia Przybysz z Choszczna, Zuzanna Szymanek z Choszczna i Noemi Chmura z Choszczna.
Niech nam Pani powie, kiedy konkretnie zaczęło się zgłaszanie prac do konkursu? Jeżeli chodzi o logistykę konkursu, to nie będę kłamała, że zostałam zaproszona tylko do samej oceny prac. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło w ubiegłym tygodniu. Wiem, że termin był przesuwany chyba z tego względu, że po prostu zainteresowanie uczestników było tak duże, że po prostu prac napłynęło bardzo dużo. I w związku z tym chyba termin dlatego został przesunięty, bo zainteresowanie tym uczestnictwem ciągle rosło. Co prawda, to prawda, ponieważ pracy jest bardzo dużo. Nie dziwię się, że komisja mogła się nie wyrobić ze sprawdzeniem wszystkich prac. Czy miała Pani może swojego faworyta? Wybrała Pani jakąś? Tak, nie ukrywam, że wśród wszystkich uczestników zawsze są te prace, które są bliższe sercu. Jest to albo temat poruszony w pracy, albo technika. Nie ukrywam, że byłam pod dużym wrażeniem pracy chłopca, bodajże z Pełczyc, nazwiska nie pamiętam, ale była to praca, gdzie piastek udał się do gospodarstwa rolnego i tam spotkał pracujące w polu maszyny rolnicze. Temat jak najbardziej chyba zauważony właśnie przez chłopca, ale i bardzo intrygujące i ciekawe rozwiązanie tematu. Poruszenie samego tematu konkursu w inny sposób, ale jakże bliski nam wszystkim, choć nie zawsze postrzegany jako taki typowo plastyczny temat. Jakie nagrody były do wygrania dla dzieci? Nagrody widzieliśmy, no naprawdę wspaniałe. Myślę, że powiat tutaj stanął na wysokości zadania, oceniając trzy prace jako laureatów i też ze względu na wysoki poziom prac zostały też przyznane dodatkowo wyróżnienia. Czasami sobie zwykle myślę, dlaczego tak skomplikowany jest ten świat i choć się staram, w miejscu stoję, czekam cierpliwie, aż nadejdzie w końcu czas. To czas na zmiany, nieprzewidziany. Scenariusz pisze dla nas los. To co nieznane, nieplanowane, wykrzyczy z głębi serca głos.